Czołem Polacy. Jesteśmy na cmentarzu wojennym z II wojny światowej we wsi Granica w województwie mazowieckim w Puszczy Kampinoskiej. W dniach 16 i 17 września 1939 roku pod Gajówką Dębowskie oraz Zamościem i Górkami 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich toczył zwycięskie walki z hitlerowskim niemieckim najeźdźcą. Cześć ich pamięci. Śpijcie, żołnierze. Ci, co w tych mogiłach cichutko śpią, to żołnierze polscy są. Po zgiełku bitew trudnych i znoju tu spoczywają w wiecznym pokoju. Imiona ich, a nazwiska jakie? Dla wszystkich jedne, dla wszystkich jednakie. To bohaterzy i nieśmiertelni. Cześć im i chwała na wieki. Autor nieznany. Tu spoczywa 800 żołnierzy Armii Poznań i Pomorze z 7 Pułku Strzelców Konnych, 9, 14 i 17 Pułku Ułanów, 57, 58, 61, 62 Pułku Piechoty, 14 Pułku Artylerii Lekkiej, poległych w walce z hitlerowskim niemieckim najeźdźcą w dniach 16-18 września 1939 roku. Jesteśmy w Kampinoskim Parku Narodowym. Pochowani tu żołnierze polegli głównie w dniach 16-18 września 1939 roku, w czasie bitwy nad Bzurą. Cmentarz ten powstał w 1940 roku. Założono go w czasie okupacji niemieckiej.
Cmentarz ten został zaprojektowany w kształcie orła. Poległym i pomordowanym przez najeźdźcę hitlerowskiego, niemieckiego, żołnierzom AK, GL, AL i mieszkańcom ziemi kampinoskiej. Społeczeństwo, cześć ich pamięci, Kampinos, 9 maj 1985 rok. Jaka tu cisza, jaki tu spokój, z dala od zgiełku. Można chwilę pomyśleć w zadumie. Nigdy więcej wojen na terenie Polski. Nigdy więcej. Cześć i chwała bohaterom. Około 500 metrów dalej od cmentarza znajduje się miejsce śmierci podporucznika Armii Krajowej Tadeusza Świerczewskiego, pseudonim Karol, zamordowanego przez hitlerowców Niemców w 1942 roku.
miejsce uświęcone krwią zamordowanego przez hitlerowców Tadeusza Świerczewskiego, podporucznika AK, pseudonim Karol, dnia 28 października 1942 roku.